شركة وده سمنا شركة أما شندر على سيارة شا وده سيما كان اندارا سالا حاشي على ملاسي Ja, Ojcze, dziękuję Ci za to, że ci ludzie będą rodzić się na nowo. Ojcze, dziękuję Ci za to, że ci ludzie nie będą mogli spać, dopóki nie oddadzą Tobie swojego życia. Przyjaciele, nazywam się Asia Kowalska. Mam 21 lat. Stoję tutaj i głoszę Wam o Jezusie Chrystusie. O osobie, która odmieniła moje życie. Jeżeli wydaje Wam się, że możecie żyć bez Jezusa, żyjecie w kłamstwie. I ja to mówię dzisiaj głośno. Ponad 10 lat swojego życia zmarnowałam siedząc w religii. A teraz mówię, że religia katolicka jest jedną z najgorszych religii. Żygam na to, co tam się dzieje. Nie obchodzi mnie to. Nienawidzę religii, kocham Jezusa. Ojcze, ja nie mam zgody na to, żeby ani jeden człowiek z ludzi, którzy dzisiaj tutaj przychodzą, poszedł do piekła. Ja dzisiaj wyrywam tych ludzi z piekła i ogłaszam, że będą rodzić się na nowo. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że nikt z nich nie może przejść obojętnie. Przyjaciele, jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić, a teraz wiem, jak smakuje życie i nie zamierzam już nigdy więcej dotknąć śmierci. Ślepy człowiek nie może mówić o kolorach, więc dlaczego Wam się wydaje, że Wy jako ludzie martwi wiecie cokolwiek o życiu? Ja wiem, czym jest życie. Bo oddałam swoje życie Jezusowi, a tylko w imieniu Jezus jest moc, żeby panować nad diabłem. Tylko w imieniu Jezus jest moc, żeby narodzić się na nowo. Tylko dzięki temu, że oddasz życie Jezusowi, możesz pójść do piekła. Żadna religia cię nie uratuje. Maryjka nie dała mi życia. Najświętsze, nie najświętsze sakramenty nie dały mi życia. Tylko Jezus Chrystus dał mi życie. I dzisiaj to jest w zasięgu Twojej ręki. Dzisiaj Ty możesz pójść do nieba. Dzisiaj jest dla Ciebie dniem zbawienia. Możesz to stracić albo wykorzystać. To zależy od Ciebie, przyjaciele. Jesteście wolni. Możecie iść do piekła. Nikt Wam nie każe iść do nieba. Ale tylko w niebie jest to, czego szukacie. Tylko w niebie jest szczęście, którego potrzebujecie. Tylko w Jezusie Chrystusie jest miłość, której tak bardzo Wam brakuje. Tylko w imieniu Jezus jest pełnia akceptacji, której nie macie. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że ci ludzie narodzą się na nowo. Przyjaciele, ja też próbowałam narkotyków. Ja też imprezowałam. Ja też myślałam, że takie życie jest fajne. Ale robiłam to tylko dlatego, że dawało mi to chwilową przyjemność w życiu. Teraz wiem, że to było nic nie warte. Nigdy nie czułam się po narkotykach tak jak na uwielbieniu Boga. Nigdy nie czułam się po imprezie tak jak po jednej sekundzie modlitwy do mojego Jezusa. Nigdy nie będziecie czuli się na tym świecie tak, jak możecie czuć się z Jezusem Chrystusem. Więc co mnie obchodzi, jak dobre życie teraz prowadzicie, skoro to nie jest nawet namiastka tego, co możecie mieć w Jezusie. Przyjaciele, każdy z Was musi narodzić się na nowo. Nikt z Was nie może pójść do nieba, dopóki nie odda swojego życia Jezusowi. Ja ponad 10 lat żyłam w religii. Myślałam, że jak będę robić dobre uczynki, to pójdę do nieba. Ale to było kłamstwo. To było kłamstwo. Ja z tego miejsca podważam, że jakakolwiek modlitwa do Maryi może dać Ci uzdrowienie. Ogłaszam, że tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa masz uzdrowienie. Jeżeli wydaje Ci się, że przez modlitwę do Maryi zostałeś uzdrowiony, to co najwyżej zostałeś okłamany. Ja dzisiaj, przyjaciele, mam dla Was prawdę i życie, ale to od Was zależy, czy ją weźmiecie. Tylko w Jezusie jest zdrowie. Jeżeli jesteś chory, podejdź, położę na Ciebie swoje święte ręce, zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zdemonizowany, jeżeli jesteś zniewolony, mogę Cię dzisiaj uwolnić. To jest dzisiaj, przyjaciele, w zasięgu Waszej ręki. Nie ma takiej choroby, która nie ugnie się przez moc imienia Jezus. Jeżeli jesteś śmiertelnie chory, masz raka, podejdź, uzdrowię Cię. Nie ma takiej choroby, nie ma takiego demona, który nie ugnie się pod imieniem Jezus.
Ja ogłaszam z tego miejsca, że wy dzisiaj rozpoznacie, jak beznadziejne jest wasze życie bez Jezusa. Ja ogłaszam z tego miejsca, że dzisiaj będziecie płakać nad waszym życiem, bo rozpoznacie, że jesteście martwi i że bardzo potrzebujecie życia. Przyjaciele, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył.